Pierwsza ścianka, półsłupki. Na tej ściance nauczymy się przerabiać łańcuszek, półsłupek, taki klasyczny, oraz oczko ścisłe. Nauczymy się również przerabiać w rzędach, czyli w ten sposób. Również jak tworzymy próbkę oraz jak dopasowujemy ilość oczek. Jako próbka, czy też tak zwany próbnik, wystarczy nam zwykła kartka, taka w kratkę, na której po prostu możemy sobie zrobić linijką albo nawet odręcznie taki oto motyw na 10 cm albo tyle, ile tam chcemy, żeby nasza kostka miała. Ważne jest to o tyle, żeby wszystkie ścianki były po prostu kwadratowe. Więc robimy sobie taki oto próbnik i w szydełku właśnie takie próbniki są używane po to, żeby nie rozjeżdżało się nam tak zwane naprężenie. Szydełkując, w zależności od tego, ile siły dajemy nacisku w naszym szydełkowaniu, wykonana przez nas część może wyjść za duża albo za mała. I często się zdarza, że na przykład dwie części, na przykład dwie ręce, dwie nogi, wychodzą po prostu różnej wielkości. Dlatego warto sobie ćwiczyć nad swoim naprężeniem. W naszej kostce będzie to o tyle właśnie ważne, że inaczej nam ta kostka później się nie zejdzie. Jak widać, moja kostka ma 10 cm. Można zrobić mniejszą, można zrobić większą, z takim większym, mniejszym próbnikiem. Ale właśnie do tego nam się przyda później kontrolowanie. Dobra, czyli mamy próbkę za sobą. A teraz przejdziemy już konkretnie do szydełkowania pierwszej ścianki. Żeby zrobić pętelkę początkową, bierzemy sobie włóczkę. To jest Drop Sparis. I robimy taką oto pętelkę. Początkowo. Pętelki początkowej nie liczymy, jeśli chodzi o ilość całkowitą oczek. Zaciskamy sobie niezbyt mocno, bo będzie później nam trudno dalej iść. W ten sposób to wygląda. I wykonamy pierwsze oczko łańcuszka. Czyli nabieramy sobie i przechodzimy przez oczko. W ten sposób. I to właśnie powstało pierwsze oczko łańcuszka. Zrobimy sobie jeszcze parę takich oczek. Czyli za każdym razem. W tym momencie już mam 4 oczka, bo tak jak mówię, tej pętelki głównej nie liczymy. I zrobię sobie w sumie 21 oczek łańcuszka. 5, 6, 7, 8. Tutaj trzymamy sobie w ten sposób, jak pokazane, czyli ten palec naciąga. Te palce tutaj sobie trzymają. To jest jakby też do wyćwiczenia. Nie przychodzi to tak od początku, więc to trzeba sobie próbować. Na początku może wygodniej będzie sobie nawet 2 razy zawinąć. Same zobaczcie. No i tak naprawdę podbieramy. I naprężenie to jest właśnie to, jak mocno ten palec tutaj trzyma i zaciska, a z drugiej strony jak mocno druga ręka tą włóczkę przeciąga. Czyli jeżeli naciągniemy z obu stron bardzo mocno, to naprężenie wyjdzie bardzo wysokie i całość robótki wyjdzie też mniejsza. Staramy się to zrobić na początku dość luźno, nie za luźno, nie za mocno, tak mniej więcej po środku. I wtedy wyjdą nam równe oczka. Tutaj jest łańcuszek w miarę równy. Każde oczko jest tej samej wielkości. Może się zdarzyć, o, na początku, że będą wychodzić takie oczka jedno większe,
drugie mniejsze w ten sposób. Trzeba to kontrolować. Gdyby wyszło za duże oczko, to sobie można delikatnie spróć. Frujemy właśnie w ten sposób, tak delikatnie. No i sobie zobaczymy, ile jest do tej pory oczek łańcuszka. 3, 6, 9, 12, 15. Przejdziemy sobie dalej. 16, 17, 18, 19, 20, 21, tak jak we wzorze. Bierzemy naszą próbkę. Ja sobie tutaj zagnę, żeby mi było łatwiej. Można sobie to wyciąć. I zobaczymy sobie, czy ten łańcuszek rzeczywiście wyszedł tak na tą ściankę. No bo tak jak mówię, w zależności od osoby użytej włóczki może to wyjść mniejsze lub większe. Odejmując ostatnie oczko, które jest takim oczkiem zwrotnym, rzeczywiście ten bok wyszedł na 10 cm. Gdyby tutaj wyszło mniej lub więcej, no to można w tym przypadku albo trochę spróć, albo zrobić jeszcze dodatkowe oczka. Tu akurat nie będzie problemem, ponieważ cała ścianka jest zrobiona tym samym rodzajem oczka, czyli półsłupkiem. Mamy już łańcuszek, czyli tutaj mamy pierwsze oczko od szydełka, tak zwane. To jest, tak jak mówię, pętelka główna, której nie liczymy. To jest pierwsze oczko od szydełka i to jest drugie oczko od szydełka. To drugie oczko od szydełka będzie dla nas w tym momencie ważne, bo wzór mówi, żeby przerobić półsłupek w drugie oczko od szydełka. Wbijamy się tutaj i wyciągamy pętelkę, czyli łapiemy sobie tutaj od dołu i wyciągamy pętelkę. To się nazywa wyciągnąć pętelkę. W tym momencie nabieramy sobie łuczki i przeciągamy przez obie pętelki. Powstał pierwszy półsłupek. W ten sam sposób będziemy teraz ćwiczyć półsłupki przez całą tą ściankę. Czyli wbijamy, nabieramy, przeciągamy. Wbijamy, nabieramy, przeciągamy. Wbijamy, nabieramy, przeciągamy. I tak dalej. To jest tak zwany klasyczny półsłupek w kształcie litery V. Tutaj jak widać powstają takie małe V. Na razie uczymy się tylko tego klasycznego półsłupka, żeby nie było zbyt wielu rzeczy naraz. No i tak jak patrzymy we wzorze, jest nam powiedziane, żeby przerobić cały rząd tymi właśnie półsłupkami, więc przerabiamy sobie. Przerabiamy, przerabiamy. Czyli jeżeli zaczynałyśmy z 20 oczkami, 21 oczek łańcuszka, nie licząc tego ostatniego, tak zwanego zwrotnego, bo zaczynałyśmy od drugiego oczka od szydełka, powstanie nam 20 półsłupków. Czyli nam się ładnie wszystko w ten sposób robi. Tu się na początku ten pierwszy rząd może troszeczkę tak zaokrąglać. Nie przejmujemy się tym. Tak się może zdarzyć na początku, ale później nam się to wszystko ładnie wyprostuje, więc się tym nie przejmujemy. Ma to związek z tym, że na początku jeszcze nie do końca kontroluje się to naprężenie. I troszeczkę tam się za mocno naciska. I ostatnie jest tutaj. Tutaj jest ostatnie oczko, czyli 20. Tu możemy sobie delikatnie
zacisnąć jeszcze raz i powstał nam taki właśnie paseczek. Wróćmy sobie do naszej próbki. Jak widać, wyszło właśnie na długość tej kostki. Czyli co nam teraz pozostaje zrobić? Przerobić półsłupkami na długość całej tej ścianki. Zrobiłyśmy pierwszy rząd. Teraz obrócimy. Czyli robimy sobie oczko łańcuszka i obracamy po prostu. Tutaj te takie jakby grzybki, co nam się utworzyły, to jest tak zwana lewa strona robótki. To jest prawa, tam gdzie widać te fałki, a tutaj jest lewa. To akurat jak się przerabia w rzędach, to nie ma większego znaczenia, bo co chwilę będą się pojawiały na zmianę, ale jeśli się przerabia w okrążeniach, to cały czas będzie widać tylko prawą stronę albo tylko lewo. Więc ja już sobie tutaj zacznę znowu, czyli tym razem już od pierwszego zaczynamy oczka, nie od drugiego, więc przerabiamy sobie tak samo. Znowu 20. Ta ścianka jest bardzo prosta, idealna do ćwiczenia właśnie najbardziej najważniejszego oczka, jeśli chodzi o szydełkowanie zabawek i lal. Bardzo dużo projektów praktycznie jest zrobione tylko tym oczkiem. I widać, ładnie się układa lewa strona i tutaj nowa już prawa strona. Przerabiamy sobie. Po przerobieniu całego tego drugiego rzędu, zwłaszcza na początku, warto sobie liczyć na bieżąco, czy rzeczywiście jest tyle oczek, co ma być we wzorze. Czyli jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20. Tutaj jest to pierwsze oczko łańcuszka, którego nie liczymy. I rzeczywiście, jak się popatrzy do wzoru, jest tam napisane, że ma być 20. To jest taka liczba w nawiasie, na samym końcu. Właśnie taka kontrolna. Czasami są jakieś dodawania, ujęcia i wtedy ta liczba bardzo pomaga sobie to kontrolować. Oczywiście później już nie trzeba tego liczyć po każdym rzędzie. Również jeśli ewidentnie widzimy, że to idzie prosto, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Ale tak jak mówię, no jeśli to są zupełne początki, to warto sobie to sprawdzać na bieżąco, żeby później nie musieć próć kilka rzędów. W tej lekcji nauczymy się jeszcze, jak wygląda oczko ścisłe, które zrobimy, jak już cała ścianka jest gotowa, ale ja pokażę to tutaj już. Oczko ścisłe jest bardzo podobne do oczka półsłupka, tylko trochę mniejsze. Używa się właśnie go często do dekorowania brzegów, żeby były takie ładne, do zakończania, do różnych takich efektów. Jest mniej popularne, ale równie ważne. Żeby zrobić oczko ścisłe, wbijamy się tutaj, tak jak to półsłupka, wyciągamy i zamiast nabierać, od razu przeciągamy przez to oczko. W ten sposób. To jest takie oczko płaskie. I znowu nabieramy i przeciągamy. I robi się taki płaski, ładny wzór. Co jest ważne przy oczku ścisłym? Musi ono być robione luźno. Tutaj ta pętelka początkowa nie może być za mała przy robieniu oczka ścisłego. Przerabiamy raczej luźno niż ścisło. Bo inaczej nam będzie bardzo ciężko to robić i się nawet cały kształt robótki może zakrzywić. Czyli dość duże te pętelki muszą być i wtedy ładnie nam ten kształt wychodzi. Jeszcze raz, dość duże, takiej samej wielkości muszą być i przechodzi. Dość duża pętelka,
podbieramy, wyciągamy duże pętelki. Dość duże tutaj, czyli ja jak wyciągam sobie tą pętelkę, to jeszcze sobie tutaj troszeczkę więcej pociągam, żeby właśnie zrobić taką luźną. Tu i tak dalej, czyli jak zrobisz całą ściankę, już 10 na 10 cm, tyle rzędów ile trzeba, tak żeby się mieściła w tej próbce naszej, to wtedy wzór mówi, żeby wokół całej tej kostki zrobić takie właśnie oczka ścisłe. Robi się taki ładny wzór łańcuszka lekko na boku. I zostało nam tutaj jedno oczko jeszcze. O, w ten sposób. Bardzo ładnie to zakończa. I teraz, tak jak we wzorze, tutaj będzie jakby bok tej naszej kostki. Więc żeby przejść na bok, najpierw sobie robimy oczko łańcuszka. I tutaj troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, no bo tutaj nie mamy tak jakby po co się tak wbijać naturalnie. Będziemy się wbijać w boki tych półsłupków ostatnich. Ważne, żeby się wbijać tylko pod tą górną pętelkę takiego boku. Nie na przykład gdzieś tutaj próbować, że pod całe, tylko pod tą najbardziej u góry jakby pętelkę. Znowu hop. I jest. Znowu tutaj nie pod obie, tylko pod jedną. Wyciągamy. Hop i jest. Pamiętamy o tym, żeby było luźno, bo inaczej się będzie zwijać. Znowu pod jedną. Hop. I jest. I mniej więcej jest taka ilość oczka na jeden rząd, jeśli chodzi o półsłupki. Więc tutaj mam trzy rzędy, więc są trzy oczka ścisłe. Gdyby było na przykład 20 rzędów, no to tutaj po boku też robimy 20 oczek ścisłych. Przechodząc znowu do drugiego boku, oczko łańcuszka i znów wbijamy się tutaj. I tak dalej. I tak dalej. Naokoło wyjdzie nam taki ładny, zakończony ładnie wzór. Więc jeśli kiedykolwiek robimy takie robótkę w kształcie na przykład kwadrata, chcemy mieć ładne wykończenie, czy na przykład kocyk, można obrabiać oczkami ścisłymi. Inny sposób obrabiania to obrabianie półsłupkami. Czyli tak jak teraz robiłyśmy oczka ścisłe na przykład tam po bokach, można tutaj robić zamiast tego półsłupki. I wtedy dodatkowo robótka zyska trochę na szerokości. Więc jeśli na przykład w naszej próbce by się okazało, że wychodzi zbyt małe, bo na przykład nam się jakoś tak nie do końca, na przykład takie, to zamiast tych półsłupków można zrobić, zamiast oczek ścisłych można zrobić półsłupki i się wtedy to doda. To jest taka sztuczka. No i tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o tą lekcję. Czyli nauczyłaś się półsłupków klasycznych, oczek łańcuszka na samym początku i oczek ścisłych. Przetrenuj sobie to na całej ściance i oczkami ścisłymi będziesz później wykańczać już wszystkie pozostałe ściany kostki. Aż ta ścianka będzie wyglądała w ten sposób, czyli widać te rzędy właśnie. Strona lewa, strona prawa, lewa, prawa. I tak do samego końca. I tutaj było też tymi oczkami ścisłymi wykańczane.